Witamy serdecznie przy okazji kolejnego materiału rozrywkowego. Dzisiaj starcie tytanów, dwóch wybitnych gości, dziennikarzy Kanal Plus, Andrzej Twarowski oraz Tomasz Ciąkała. Witam serdecznie panowie. Tytanów czego? Witamy. No zobaczymy, mam nadzieję, że będziecie tytanami w historii transferów piłkarzy, których będę wam wyświetlał. Oczywiście panowie ze sobą rywalizują. Pokazuję trzy grafiki, jedną oczywiście z kompletnymi informacjami. Pierwsza podstawowa ma jedną lukę. No w zasadzie dwie, bo musicie wskazać imię i nazwisko piłkarza, bądź też samo nazwisko. Następnie w drugiej rundzie, jeżeli odpowiecie bądź nie, to oczywiście dostajecie punkty. No a w drugiej rundzie musicie wskazać klub, który wymazałem. No i na tej podstawie za każdą rundę maksymalnie do zdobycia są dwa punkty. Chyba wszystko jest zrozumiałe, ale upewnimy się w pierwszej rundzie i co, panowie, chyba możemy uderzać tutaj już prosto do rywali. Na tablicy, tak? Tak jest. I punkty sobie imię, zapisuj też. Otóż to. Też, dobrze. Mamy tutaj, ojej. Ja to już słuchaj, jestem tak stary, że ja nic nie widzę. Okulary w górze. Taką oto tabelkę mamy. Z Monaco do jakiegoś klubu za 23 miliony euro. Całkiem spora kwota, jak na tamte czasy. No bardzo dużo pieniędzy. 2000 rok. 2000 rok, 10 lat w danym klubie siedział, no i musicie wskazać po prostu, kto to jest. Oczywiście, jak przy okazji każdego kolejnego quizu z udziałem naszych gości, mogą zdarzać się pułapki, mogą być już podchwytliwe, ale to taka drobna podpowiedź. No dobra, chyba wiem, ale... Nie, ja nie mam bladego pojęcia, poddaję się. No to wpisz jakiś klub przynajmniej, może go trafisz. Albo czekaj, no nie no, pokażemy piłkarza i potem waszym zadaniem będzie pokazanie klubu. Także najpierw zapisujecie samo nazwisko. Najpierw samo nazwisko, tak? A później klub. Poddaję się. No dobra, okej. Ale patrz teraz, Andrzeju, uwaga, to jest ten oto pan, Dawid Trezeguet. To mamo. No. To jest Dawid Trezeguet. Tomek, no jeden punkt. No brawo, i ta podchwytliwa rzecz leżała właśnie w Ameryce Południowej. On miał korzenie. Wyjechał w młodym wieku do Argentyny, tam się kształcił, tam szlifował swoje piłkarskie umiejętności. Dla mnie największą podpowiedzią było Monaco, a po drugie ta końcówka kariery w River. Tak. Bo to były gdzieś te lata, tuż chyba po tym, jak River spadło, wracało. Ja bym w życiu nie zgadł, że Trezeguet grał 10 lat w Monaco i potem nie poszedł jeszcze do jakiegoś wielkiego... Ale nie. On grał 5 lat. 10 lat grał w tym następnym klubie. I tutaj klubie. Musisz... Aha, okay. No ale dobra, tutaj już chyba nie będzie problemu. W takim razie, panowie, poproszę o nazwę tego klubu, którego tutaj brakuje. Juventus. No tak. Oczywiście Juventus. Oczywiście proszę o zapisywanie na tabliczkach, ale myślę, że komisyjnie można uznać, jeden punkt, tak? Że na pewno to wiedzieliście. Jeden, dwa. Ale to naprawdę jest podchwytliwe, bo każdy od razu patrzył na Argentyńczyków. Argentyńczyk, ty już też podpowiadałeś, tak? A wiecie, kto ma odwrotną proporcję pochodzenia? Gonzalo Higuaín. On ma francuskie pochodzenie. Francuskie korzenie, okej. Okay. No dobra. I on chodził po głowie, tylko wiadomo, nie ta tak. kariera, nie? Następna tabelka. Znowu Argentyna. No. No dobra. Jakiś pomysł, panowie? Daty są tutaj kluczowe na pewno. Tak. To jest... ciekawa kariera generalnie. Mam tutaj napisać, tak? Nazwisko piłkarza, tak. Po Argentinos Junior skojarzysz, tak? Świetny film dokumentalny. Tak. Niedawno oglądałem. Tak. Można obejrzeć, tak. Dobrze, panowie, Maradona, Napoli. Ale Tomek wiedział na pewno, tak, tylko proszę muszę was trochę zdyscyplinować, żebyście zapisywali najpierw nazwisko i w następnym segmencie dopiero klub, bo też grają z nami widzowie, to przepraszam. Ale powiem wam, że akurat to wiedziałem, że Maradona grał w Napoli, to gdzieś tam... To ja dopiero teraz zacząłem... Gdzieś ci mignęło, nie? Dopiero teraz zacząłem... Fajnie się chyba jego siostra wypowiadała się w tym filmie, że kim innym jest Diego, kim innym jest Maradona, nie? Tak. Dwie różne osobowości. To chyba jego ten spec od przygotowania fizycznego to mówił, że kocham Diego, nienawidzę Maradony. Tak. Bardzo ciekawe. Ale siostra też to mówiła właśnie. Tak, kapitalny film. Te fragmenty jak biega tam w Neapolu dookoła. Jak słychać dźwięk tej kopanej piłki na tym... Świetny, polecam. Dobra, panowie, okej, lecimy do kolejnej, trzeciej już rundy. Taki oto piłkarz i taka historia transferów. W zasadzie taka historia transferów, bo piłkarza to wy dopiero musicie zgadnąć. Nie wiem, czy to wam coś podpowie, ale nazywany księciem ten piłkarz był. Takim pseudonim. Ja to już chyba wiem. Chociaż nie, poczekaj. To niemożliwe, bo ten, o którym ja pomyślałem, to grał dużo, dużo wcześniej. No tutaj największa kariera przypada bodajże na przełom pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Jakieś pomysły, panowie? Tak. Ale ja nie mam z klubem będzie ciężko. No dobra, to co, sprawdzamy? Czy Andrzej jeszcze chwilkę? Nie, ja się poddaję. Dobrze, to jest Diego Milito. Dokładnie, Diego Milito. Ale klub...
tutaj właśnie liczyłem na to, że po finale Ligi Mistrzów w 2010 roku będziecie kombinować po przejściu do Interu. Nie, 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 to akurat było ten. No i dobra, jaki klub? Jakiego tutaj brakuje? Nie wiem, naprawdę. Dobra, muszę uwaga. Tym klubem jest Genoa. On wrócił do Genoi, ponieważ po Calciopoli pokierował się do Hiszpanii. Kojarzyłem go między innymi z Genoa, ale przez to, że Genoa była na samym początku, tak, to jakoś uznałem, że no drugi raz nie będzie po prostu. Bo oni go wyciągnęli już jak wrócili po degradacji. Nazwisko, nie? Tak. Jeden za tę rundę. Muszą być też trudne. Właśnie to jest najbardziej mylące, bo jakby podświadomie wykluczasz te kluby, które już się tutaj znajdują. Tak jest. Ja. No to jest chyba najtrudniejsza puławka. Zabaw, które nas... Dobra, panowie, lecimy do kolejnej, czwartej już rundy. Chyba nie powinniście mieć problemu, ale będę na was specjalnie presję teraz nakładał. Aha, no tak, to tutaj wiemy. Zobaczymy, czy szczęście wam dopiszę. No tak, widzę, że panowie... Bo ta Horada to była... On trafił po jakiś... Pamiętam, że Real Madrid C, to pamiętam, bo u nas był w programie Widzę Plus. I tam był Callejon, był Antonio Adán w tym Realu Madrid C. Ale ta Horadada, nie pamiętam dokładnie, co to było. Chyba jakieś koneksje, ktoś pomógł mu po prostu wyjechać. No dobra, i teraz... Na tej podstawie, później do Real Madrid. To jest oczywiście Kamil Glik, dlatego z tym Kamil szczęściem, Glik. Tak, tutaj was chciałem troszeczkę podpuścić, podpowiedzieć. No i teraz, jakiego klubu panowie brakuje? No dobra, ja to mam. Tak, no, tak. Andrzej. Ale to powiem szczerze, że miałem kłopot, gdzieś tam mi się nagle otworzyło. Ale on, jest to, ale bajka, to był kluczowy moment, bo on tam spotkał Venturę i Ventura później wziął go do... To była Serie B chyba wtedy, tak? Tak, to nie było Bari grające w Serie A. Ale w każdym razie najważniejszy był ten Ventura. Tak. No gdyby nie spotkał tam Ventury, no to być może by... Bo Ventura to nie poszło w dobrym kierunku, nie? No dobra. Okej, to lecimy do kolejnej rundy. Nie? Teraz komplet, panowie, za ten zestaw pytań. A teraz zobaczmy, co tutaj się podzieje. Piłkarz z przeszłością na angielskich boiskach, na czeskich, na francuskich, na tureckich. Chociaż powiem ci, że wiesz, co mnie myli? Data. To 2002. A propos klubu już. Jeśli oczywiście trafiłem piłkarza. Przez ten Antalyaspor to się tylu tych emerytów przewinę. Prawda. Chociaż popatrz, jeszcze pociągnął 6 lat. Tak. Dopiero teraz, niedawno stosunkowo, zawieszone buty na kołku. Ta końcówka kariery taka, że aż dziwne, że nie trafił gdzieś do polskiej ekstraklasy. Nie? Prawda, też prawda. Z Ostrawy do Baniku poszedł, tak? Od razu? Czy tam jeszcze coś było po drodze? No bo to jest Banik, bo to jest młodzieżowa drużyna Baniku i później z Baniku do tego klubu, którego brakuje i który będziecie uzupełniać za chwilę. Najpierw piłkarz, nie? Tak. Niespecjalnie pomaga mi tutaj na przykład obecność Mlady Bolesław. Tak, już. A strasznie długo to trwało. Dopiero mi się teraz coś w głowie... Tak jest. Jak najbardziej. Ułożył. Widzę już, że Andrzej zapisał poprawnie. Jest to oczywiście, pokażcie panowie do kamery, Milan Baroš. Tak jest, więc brakuje jednego klubu, z którym chyba nie powinniście mieć problemu. Tak. To jest tutaj, jak się już wie nazwisko, to dość oczywiste chyba. Chyba, no. No tak, jest to oczywiście Liverpool, z którego po finale Ligi Mistrzów odchodził do Aston Villa. Nigdy nie przepadałem. A ja lubiłem właśnie Baroša, ale dlatego był taki za te ostatnie lata Euro 2004 i tak dalej. Też, to prawda. Współpraca z Kolerem. Ale wiesz co, jakbyś mi kazał zgadywać daty, to bym powiedział, że troszkę później trafił do tego Liverpool. Nie wiem dlaczego. I trochę później wyszedł, nie? Niż zaraz po finale Ligi Mistrzów, który mimo wszystko przecież był postacią, jakby nie było wiodącą. Bo ja właśnie myślałem o piłkarzach z Czechosłowacji, tak to ujmijmy, i był w Aston Villa taki wysoki napastnik z takimi trochę dłuższymi włosami. Jak on się nazywał? On tam był tylko wypożyczony. W Aston Villa, tak. Był wypożyczony. Rozwialiśmy tajemnicę, był to Libor Kozak, którego teraz odgrzebaliśmy z odmętów pamięci. Ile plan zostało? 5 jeszcze, 5. Z tego co się orientuję. O Jezu, a ja czekaj, bo ja swoją punktację tutaj starłem. Pewnie nie przypadkowo. Dobra, uwaga, runda 6 i panowie lecimy do takiego przykładu. Espanyol. San Lorenzo, Espanyol, czegoś brakuje, West Ham i bez klubu. Widzę, że dzisiaj jest bez klubu, tak? Tak, no niedawno skończył mu się kontrakt z tym klubem. 3-letnia umowa, z tego co pamiętam, była podpisywana właśnie w 2017 roku. A, dobra, mam. A ja mam jakieś zaćmienie. Popatrz, Tomek, na to, że długo grał w tym klubie, którego nie ma. Wiem. Chyba wiem. Czy coś pomieszałem? Nie wiem, czy... Znowu te literki są za małe.
Trochę są jeszcze klub wpisałeś. No, ale ja to też mi gdzieś mignęło, Pablo Zabaleta, Zaba oczywiście, dokładnie, jest bardzo to Zaba. Bardzo lubiłem tego piłkarza, zawsze mówiłem, że to jest taki boczny obrońca z napędem atomowym, ale później ten napęd atomowy przeszedł już na napęd spalinowy w czasach tego przejścia do West Hamu, to już nie był ten sam piłkarz, po prostu za duży przebieg. I ale... to jest też jeden z tych piłkarzy, którzy od początku ery Szejka Mansura, długo, bardzo długo... Mało tego, on był chyba jedynym piłkarzem tego wielkiego Manchesteru City, jeszcze który przyszedł kompany jeszcze. Ale nie, ale on przyszedł, on dosłownie podpisał, tak, podpisał kontrakt i za chwilę pojawili się Szejkowie, co pewnie się tam odbiło na wysokości jego kontraktu, ale pewnie mu tam w kolejnych sezonach podwyższali parę razy, także... Z Winim było podobnie i to były te dwie postaci, na które... brak funduszy nie... Dlatego tak żegnany z honorami Pablo Zabaleta w City. Oczywiście, no, żeby tylko dopełnić formalności, jest to Manchester City i możemy lecieć do kolejnej rundy. Taki oto zestaw klubów. Czy podchwytliwy, czy nie? Nie odpowiem na to pytanie, które sam sobie zadałem. No to jest proste. Chyba. Nie wiem, jak to się pisze. Mogę samo nazwisko? Mhm. Tak, oczywiście, ale jeszcze poddamy czas Andrzejowi, chociaż widzę, że odpowiedź jest już poprawna. Tak, jest to Shinji Kagawa. Nie wiem, jak się pisze Shinji, szczerze. Z Chin. Tak jest. Tak, żeby tylko potwierdzić to, co przed chwilą padło, no to pokażemy to nazwisko. No i klub, nie? Tak, no i teraz musicie odgadnąć, cóż to jest za klub. Czyli to jest, to jest klub, z którego odchodził do Manchester United, tak? No dobrze, formalność oczywiście. Borussia Dortmund, Andrzeju, proszę pokazać komisyjnie, żebyście zatwierdzili. Otóż to. No i dobra, z tą rundą nie mieliście żadnych problemów. Zobaczymy, czy większe problemy czyli sprawi. Ty masz 13, tak? Ja ty masz 11. Runda 8, której jest taki oto piłkarz. No, jestem ciekawy. Czy was tutaj zaskoczy, czy nie? Andrzej będzie wiedział, ja muszę się zastanowić. Ale poczekaj, dlaczego ja niby mam to wiedzieć? Poczekaj. Z duszą na ramieniu. Jeszcze raz powiedz mi, w 2006... W 2006 roku przychodził, w 2018 odchodził. Z tego klubu, którego brakuje. Dobrze. U mnie, wiesz, jest starszy mikroprocesor niż u ciebie. Ale jak najbardziej doprowadził do celu. Jest to oczywiście T.O. Walcott, więc pokażmy, panowie, tak jest. No i brakuje jednego chyba już tak oczywistego klubu, że nawet nie muszę przewijać do kolejnej grafiki. Arsenal. Jest to oczywiście. I to jest 2006 rok, kiedy on dostał chyba ile miał powołanie do reprezentacji. Powołanie do reprezentacji. Sensacyjne. Ile tam... Oj, dużo więcej się spodziewaliśmy. 15 czy 17? Tak. Wydawało się, że on wejdzie na sam top. Jeden chyba tylko, nie? Dwa więcej mam punkty niż Andrzej. Ciągi, ja mam 13, to ty musisz 15. Mieć 15. Pamiętam, że to była pierwsza taka sytuacja, kiedy mój rówieśnik dostał powołanie na Mistrzostwa Świata i tak się zastanawiałem, czy ja na pewno dobrze poprowadziłem swoje życie. No dobra, panowie, lecimy do kolejnej rundy, już przedostatnia w dzisiejszej rywalizacji i mamy oto taki zestaw klubów. Aha, okej. Okay. Arsenal? No czekaj. Czyli w Arsenalu grał 5 lat, rozumiem. W Arsenalu grał 5 lat. Dobra, zapiszcie na tabliczkę ostateczne typy, jak coś to krecha. No dobra, no ja pokazuję. Pokażcie, panowie. Thomas Vermaelen. Tak, czyli... tak, jest to Thomas Vermaelen, oczywiście. Ale powiem wam, że o tym człowiek ze szkła. Tak zapomniałem. A jak Barcelona go ściągała, to rozważała dwóch gości. Thomas Vermaelen i Fabian Scher, który później do Newcastle. A to wszyscy byli zdumieni, że Barcelona ściągnęła do siebie Vermaelen. Znaczy, ale to był bardzo dobry obrońca, z tym, że... On tak na stop był kontuzjowany. Dokładnie. Ale wiesz co, jak już grał, to w Barcelonie dawał radę tak naprawdę. To nie był zły Thomas Vermaelen. Na Scherze by lepiej wyszli. Jednak patrząc na jego grę w... Scher tak się bujał. Czy ja zostaję na 15 punktach. To była ostatnia plansza? Ile ty masz punktów teraz? Ty miałeś 15? Jeszcze nie kończymy tej rundy, panowie. Nie kończymy, bo musicie wpisać jeszcze klub. Więcej ode mnie miałeś. O dwa. Czyli teraz mam o 3. Tak. Czyli ja mam 18, a tym klubem, tak, jeśli się nie mylę. Jaki klub tutaj, jakiego klubu brakuje? Jeszcze coś po drodze pożyczenie było, tak? Jeszcze wpisujemy. No dobra, wpisuję, ale coś czuję, że będę miał... Tak, to jest ten klub. To jest Roma. Jest Roma. A wiesz, co miałeś wpisane na początku? Everton, dlatego że w pewnym momencie to było tak, że Everton brał wszystkich tych, którzy się nie sprawdzili w Barcelonie. Jeremina, to nie jest czasem ten okres, kiedy Gomesza sprowadza na Andre Gomes. No chyba trochę później, trochę tak, później. Tak, i właśnie, już później jak tak patrzę, no, właśnie piłkarze, którzy odchodzili z Barcelony, to gdzie Dean przecież teraz jest. No właśnie, tak. Dean. No dobra, Jeremina. Uwaga, ostatnia runda. Ostatnia plansza, dobrze. 19. Tak jest, i lecimy do takiego oto zestawu klubów. Wczesna kariera. Wydaje mi się, na że czarnym jestem... lądzie. Wydaje mi się, że jestem pewny. I z Celticu poszedł do Tottenhamu, tak? Mm-mm.
Brakuje klubu jeszcze jednego. I to jest piłkarz, którego rozważała Wisła Kraków. Rozmawialiśmy na ten temat i on też był, jakieś raporty scoutingowe na temat tego gościa, kiedy grał w Belgii. Nie wiem, nie przypomnę sobie. A to jest, uwaga, Victor Wanyama. Victor Wanyama. Tak, no i teraz czyli, chyba klub, który tutaj przed Tottenhamem powinien się znaleźć, panowie. Tak, to już tutaj. I nim wieńczymy. Tak? Tak jest. Southampton? Tak, jest to Southampton. Jest to Southampton. I oczywiście, teraz już na koniec. A wiecie, wiecie dlaczego to wiedziałem? Bo tam właśnie mój kumpel gra w tym Montrealu. Romel Kioto z Wisły. Na jakiś rewanż pewnie się umówimy, zobaczymy czy panowie w takim akurat formacie, ale pewnie będziemy kombinować z innymi. Ja bardzo wam serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym quizie, no i także również wam, oglądającym dzisiejszy nie materiał. Nie było to łatwe. Nie, dla mnie to było jest... kilka pułapek. Tym razem mi się udało je zadać. Dajcie znać oczywiście jakie mieliście wyniki punktowe i do zobaczenia w kolejnym tego typu materiale. Pozdrawiam. Saluto.